Zajebiście, wie, że jestem fajnie nastawiony, w końcu psychika gra tak jak powinna grać i będzie zajebiście, nie? No tak, no najpierw wchodzimy, robimy swoje, ja tam wjeżdżam, wiadomo. No i po walce jesteśmy umówieni na melanż, więc na pewno coś tam delikatnie zrobimy, jakieś małe piwko wypiję może, nie? To pierwszy raz, kiedy nie masz takiej złej krwi z rywalem? Wiesz co, ja często nie miałem złej krwi, tylko wiadomo, coś tam zawsze pod publikę się robiło, ale mówię, bardziej mnie interesują te sportowe walki, tak? Że wjeżdżam na sportowo z pełnym szacunkiem do przeciwnika, no i po prostu wychodzę, robię swoje i teraz myślę, że się przełamię w końcu, nie? Tak, no i zajebiście, no przygotowania bardzo dobre, bardzo mocne, dużo trenowałem, ciężko trenowałem, jestem pewny siebie, wiadomo, to jest walka, co będzie, to będzie, ale jestem nastawiony po prostu, że wyjdę i będzie zajebiście, nie? No obawiasz tak, się tego? No wiesz co, widziałem tarcze, nie? No, nie zrobiły na mnie wrażenia, ale wiadomo, to są tylko tarcze, tak? No, w oktagonie może być inaczej, ale będę spał na pewno spokojnie. Nie mam żadnego stresu tak naprawdę, więc myślę, że będzie dobrze, nie? Widziałem, że rodzina jest i cię wspiera, to gwarantuje spokój? No Anita zawsze ze mną jeździ na te gale. Ale mówię, no teraz już mam takie zupełnie nastawienie inne, że ja już nic nie muszę, tak? Ja tylko mogę, ja już wychodzę, ja już tak naprawdę już się tym bawię, no wiadomo, już mam swoje lata, mam 33, już zaraz w czerwcu, więc... To no, w tym wieku przeszedł do historii, tak bym powiedział. No tak, dokładnie, więc no w tym wieku już wiadomo, no sport, no trenuję dużo na siłowni, robię tą matę, robię boks, zapasy, ale wiadomo, no... Bliżej niż dalej do końca po prostu, nie? Więc myślę jeszcze tam 4-5 lat, przed 40 odwieszę rękawice, zajmę się synem, rodziną i tyle. Miszek z Nadarzyna zaczyna mając 60 lat i w ogóle nie bierze do głowy, że mógłby karierę gdzieś kończyć. Nie no, wiadomo, można w każdym wieku, tak? Tylko mówię, no na pewno jak będę miał 40 lat, to już nie będę taki sprawny fizycznie, więc myślę, że wszystko ma swój koniec. Ja już mówię, zacząłem się tym bawić, bo ostatnio mega smutno mi było po tej przegranej z Japczanem, bo naprawdę byłem mega przygotowany i fizycznie, nie wiem dlaczego w tej trzeciej rundzie w ogóle nie uderzałem. No moja wina, czasu się nie cofnie, to jest dla mnie kolejna lekcja, czy po prostu się bić, a nie czekać i zostawiać werdykt sędziom, więc wchodzę, robię teraz swoje, jestem zajebiście nastawiony, w końcu z uśmiechem, tak jak być powinno. No i liczę po prostu na to przełamanie, nie? Powodzenia, jutro dajcie dobrą walkę i żeby nikomu się nic nie stało i żebyście razem poszli na melanż w dobrym nastroju i dobrym zdrowiu. Dokładnie. Dziękuję. Połamanych nosów. Dziękuję bardzo. Dzięki. Kombinacja.